witam serdecznie z tradycyjnej ceremonii ważenia przed galą Babylon Ema 28. Jesteśmy, proszę Państwa, w termach gorący potok Szaflara obok Nowego Targu i przyznam szczerze, że sceneria jest rozbrajająca. Oczywiście nie wiem, na ile nasz operator kamery ma szansę pokazać otoczenie, natomiast ja powiem tylko tyle, że kilka lat temu miałem okazję być na walce oczywiście Tomasza Blanka z Ukrainą Kliczką, ale wcześniej Kliczko był na takim zgrupowaniu w Austrii, daleko z grupą w hotelu Steinbeck i przyznam, że ten hotel przypomina mi bardzo tamten obiekt. A to świadczy o tym, że baza hotelowa w naszym kraju rozwija się znakomicie i rzeczywiście bardzo, bardzo zachęcam Państwa do odwiedzenia gorącego potoku. Zachęcam oczywiście także do oglądania klubu tego wydarzenia, więc właśnie ceremonii ważenia. Witam serdecznie sędziego pana Piotra Jarosza, który będzie nadzorował tę całą ceremonię. I oczywiście zapraszam także matchmakera, niezwykle doświadczonego, wielkiego fachowca Artur Gwóźdź. Witam także na The Ringers, proszę Państwa, i niniejszym tej wspaniałej scenerii przystępujemy właśnie do ceremonii ważenia. Powiem tylko tyle, że tu dookoła są baseny termalne, mnóstwo ludzi tworzy ten anturaż, niektórzy na stojąco, niektórzy pławiąc się w wodzie, niektórzy mają w ręku złociste napoje i tak dalej. Oczywiście macie Państwo w tej chwili jak w raju. No a więc przystępujemy do ceremonii ważenia pierwszej pary zawodników. Będzie to pojedynek semi-pro kategorii półciężkiej, a więc kategorii do 93 kg. Jako pierwszy pojawi się przed Państwem zawodnik klubu Samurai Gym Wrocław. Panie i Panowie, Tomasz Ostrowski! ,800 g waży bojownik z Wrocławia, a jego rywalem będzie przedstawiciel LKSW Holcim Spartacus Zakopane, a więc człowiek z tych stron. Panie i Panowie, Krzysztof Pitoń! 92 kg, 500 gramów waży zawodnik z Zakopanego i oczywiście face to face dyryguje tym już oczywiście Artur Gwóźdź. Spojrzą sobie głęboko w oczy obaj zawodnicy. Jutro natomiast przemówią ich pięści i kopnięcia. Chciałoby się powiedzieć, mówiliście dwaj górale czy pagani, ale jutro ta rywalizacja będzie przebiegała na innych zasadach, a więc ciosy rękoma i kopnięcia. Dziękujemy serdecznie i proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego pojedynku, także semi pro catchweight. Kategoria 63 kg, kategoria umowna, jak wiedzą z pewnością ludzie siedzący sporty walki. I zapraszam pierwszego z zawodników. Jest to przedstawiciel klubu Grappling Kraków. Panie i Panowie, przed Państwem Julian Zuno! Niższa waga, to nie znaczy, że będzie mniej ciekawie, będzie na pewno żywiołowo. 62 kg, 900 gramów waży zawodnik z Krakowa, a jego rywalem będzie przedstawiciel Jarosz Fight Club, NKSW Holic Team Grappling Rapka, Andrzej Karkula! Idealnie waży Andrzej Karkula i oczywiście panowie, Artur już zarządził, by zajrzeli sobie jak najgłębiej w oczy, czy tam można wyczytać jakiś strach, jakąś słabość przeciwnika, czy też jest to wszystko zimne, lodowate spojrzenie. Proszę Państwa, oto właśnie ci dwaj wojownicy, którzy jutro będą toczyli rywalizację w kategorii do 63 kg. Dziękujemy serdecznie i proszę Państwa, zapraszam kolejną parę zawodników. Tym razem jesteśmy w kategorii koguczej, kategoria 61 kg. Przedstawiciel klubu Octagon Team Cieszyn, Tobiasz Lee. 61 kg, 700 gramów
wniósł na wagę Tobiasz, a jego przeciwnikiem będzie zawodnik klubu Czerwony Smok Poznań. Panie i panowie, Bartek Stawinoga! Także silny, zwarty, gotowy. 61 kg, 700 gramów waży Bartek Stawinoga i oczywiście na dobę mniej więcej przed tą jutrzejszą konfrontacją jeszcze wyczytajcie coś ze swoich twarzy i z oczu. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie i jeszcze spojrzenie oczywiście w kierunku fotoreporterów. Tak prezentuje się ta para zawodników, z których każdy chce poprawić swoje notowania, a jeśli chodzi o właśnie rywalizację jutrzejszą kategorii kobucej, to będzie kredyt zawodowy. Proszę Państwa, i kolejny pojedynek, tym razem wędrujemy do kategorii biurkowej, 66 kg. I za chwilę przedstawiciel klubu Murowana Goślina Team przed Państwem Krzysztof Mędlewski! ...66 kg, 300 g waży Krzysztof Mędlewski, a jego przeciwnikiem będzie zawodnik klubu Ancos MMA, Hubert Lotka! Czapeczka też może trochę ważyć, zobaczymy jak w czapeczce. Równo 66-300, więc wiedział co robi, dociążył się w ten sposób. No ale oczywiście najważniejsze będzie to, co teraz dla fotoreporterów ten moment face to face. Rośnie twarze i myślę, że jutro rzeczywiście będą się sypały iskry w trakcie tej rywalizacji w hali lodowej w Nowym Targu, bo tam odbędzie się ta gala, przypominam, start o godzinie 19 na antenie Polsatu Sport Fight, a o godzinie 20 jeszcze Super Polsat. To byli zawodnicy, którzy toczyć będą rywalizację w kategorii 66 kg. No a my teraz przechodzimy do kategorii Open plus 120 kg i tutaj zaprezentuje się przed nami dwóch rzeczywiście tytanów, jeśli chodzi o rywalizację w sportach walki. Pierwszy wkroczy na scenę przedstawiciel klubu Kohorta Poznań. Panie i panowie, Grzegorz Smoliński! ...105-700, a więc pan Grzegorz postawił na jakość, a nie na ilość kilogramów, bo jest poniżej limitu, ale to jest także oczywiście dopuszczalne. A jego rywalem będzie przedstawiciel NKSW Hoły Team Nowy Targ, Robert Cyrus! No i proszę Państwa, 125 kg, potężny zawodnik z Nowego Targu, jutro na pewno będzie niesiony gorącym dopingiem. Tak wyglądają ci dwaj potężni wojownicy, którzy jutro zmierzą się w kategorii Open MMA zawodowego. Dziękujemy serdecznie obu tytanom. No i jeszcze chwila oczywiście dla fotoreporterów. Tak to właśnie wygląda na dzień przed jutrzejszą konfrontacją. Potężna muskulatura, no i oczywiście także ogromna chęć pokazania się z jak najlepszej strony. Dziękujemy serdecznie. A my, proszę Państwa, przechodzimy teraz do kategorii do 120 kg. Kategoria super ciężka. I jako pierwszy pojawi się pochodzący z Turcji, mieszkający w Austrii, przedstawiciel Gym 23 Wienna. Reprezentant obu tych krajów, który ma jutro możliwość zaprezentowania się w pojedynku w trakcie gali w Nowym Targu, Fakih Aktaş! Witeszem, właśnie oto jest nasz gość rodem z Turcji.
mieszkający i trenujący w Austrii we Wiedniu. 116 kg waży ten zawodnik, który stoczył już 15 zawodowych walk w MMA. I proszę Państwa, jego rywalem będzie kolejny góral, kolejny przedstawiciel tych stron, zawodnik NKSW Holy Team Nowy Targ. Panie i panowie, Marcin Kalata! kg, 400 gramów waży zawodnik reprezentujący Nowy Targ. Dobrze, że zawodnik z Turcji ma na oczach okulary, bo chyba nasz reprezentant wbiłby się nogami oczywiście w jego oczodoły. No a w ten sposób ta bariera jednak tak to wygląda. Obaj oczywiście też z wielkimi chęciami, wielkimi nadziejami, że każdy z nich pokaże się ostatecznie zwycięzcą. I proszę Państwa, co-main event jutrzejszej gali, a więc przedostatnie wydarzenie gali, która odbędzie się w sali lodowej Nowych Targów w ramach Babylon MMA 28. Kategoria 77 kg. Za chwilę wkroczy na podium przedstawiciel Fight House Nowy Sącz, Rafał Dudek! Wagę. 77 kg, 100 gramów, tutaj te 100 gramów, ponieważ nie jest to walka klasyczna, pas jest dopuszczone tolerancją i tak prezentuje się pierwszy z uczestników tej walki, teraz ten bardzo ważny przyrząd, od którego bardzo wiele zależy, został już podniesiony przez Artura Gwoździa. No i jeszcze Piotr Jarosz sprawdza, czy nie uległ uszkodzeniu, wygląda na to, że chyba nie. A my czekamy już na kolejnego zawodnika, jest to przedstawiciel Paco Team Mysłowice, Dominik Zadora! Idealnie taka sama waga, 77 kg, 100 gramów waży Dominik Zadora i panowie, nie ma lekko face to face i spojrzenie w oczy swojemu oponentowi, z którym przyjdzie jutro borykać się w trakcie rywalizacji, przypominam, w hali lodowej w Nowym Targu. I jeszcze chwila dla fotoreporterów. Możecie Państwo jutro przekonać się, oglądając na antenie koncertu Sport Fight albo super koncertu, do których z tych gentlemanów okaże się lepszy, albo pojawić się osobiście w hali Nowym Targu. Proszę Państwa, i teraz walka wieczoru, pojedynek o pas Federacji Babylon MMA w kategorii półciężkiej. Oto trofeum, które za chwilę pojawi się tutaj także na podejście. Pojawia się oczywiście także promotor Tomasz Babiloński, był osobą swoją osobiście uświetnić to wydarzenie, tę ceremonię ważenia, a ja już, proszę Państwa, przedstawiam głównych bohaterów jutrzejszego wieczoru. Pierwszym z nich jest przedstawiciel zacnego klubu Anchors MMA. Panie i panowie, Adam Łaguna! Witamy serdecznie pana Adama, no i zobaczymy, co powie waga, bo tutaj limitu nie można było przekroczyć. Kategorii 84 kg, 83,900, a więc niemal idealnie wypracował swoją wagę przedstawiciel klubu Anchors MMA. A jego rywalem będzie także przedstawiciel firmy Co się zowie, mianowicie przedstawiciel klubu Czerwony Smok Poznań. Panie i panowie, Piotr Wawrzynia! Kolejny z tych znakomitych wojowników właśnie wkroczył na podest w trakcie ceremonii ważenia. 83 kg, 700 gramów, 200 gram mniej od swojego rywala. Oczywiście to nie jest wielka różnica, to nie będzie decydujące. Myślę, że inne atrybuty,
inne parametry będą tutaj decydowały o tym, który z nich sięgnie po ten pas, który w tej chwili w rękach promotora Tomasza Bagińskiego oglądamy między tymi oboma znakomitymi wojownikami. Proszę Państwa, tak wyglądają uczestnicy walki wieczoru. Przypominam, Adam Łaguna w niebieskich skorzenkach i czerwony Piotr Babrynia. Zapraszamy na ten pojedynek, który z pewnością będzie wisienką na torcie. Natomiast jeszcze raz właśnie prosimy o pojawienie się wszystkich wojowników. Tak oto prezentuje się ta galeria zawodników, którzy niosą wielki potencjał. Jutro naprawdę będzie działo się szalenie wiele w hali lodowej w Nowym Targu. Jeszcze raz serdecznie w imieniu swoich organizatorów zapraszam i oczywiście w imieniu także samych zawodników, którzy o małowiecką sławę właśnie chcą walczyć z tego typu imprezach. Oto ten zbiór fantastycznych postaci, które jutro będą Państwa emocjonowały swoimi występami i swoimi umiejętnościami. A my dziękujemy już serdecznie widzom Telewizji Polska i oczywiście widzimy się także jutro.